zapierniczę. O, tak będzie dobrze. Światełko jest tak, tylko chociaż moja głowa wygląda niepokojąco. I znowu zapomniałem, co miałem kurde powiedzieć. Więc chciałbym jakby jak zwykle zacząć od tego, co dzisiaj planuję na kanał. Na pewno będzie Medal of Honor multiplayer. Fantastycznie mi się grało. Myślę, że nieźle to wyszło. Jak na moje umiejętności, to w ogóle rewelacja. I będę zabieram się troszkę za pracę nad Borderlands 2. Kilka fajnych materiałów, mam nadzieję, że fajne będą, chciałbym przygotować. One będą trochę pracochłonne, ale co mi tam? Lubię, jak to fajnie wygląda i jak się trzyma razem, żeby nie powiedzieć, że się trzyma kupy, bo to obrzydliwe. Czy jak mój syn opowiada, ozydliwe. Ozydliwe to było rok. Trzymajcie się, hej! Hej! Siemacie! Z samego rana w poniedziałek. Poniedziałki są parszywe, ale nie dla mnie. Dzień się zaczął całkiem przyzwoicie. Oprócz tego, że kurczę, ubrałem się jak na wiosnę, w skórę tylko. Wczoraj był taki piękny weekend. Mój Boże! Ludzie chodzili w krótkich spodenkach, pod koszulkach. Ja dzisiaj się ubrałem tak, jak się ubrałem. I niestety, kurde, jest 5 stopni i zmarzłem jak cholera. W związku z tym nie poszedłem na siłownię. Ponieważ bałem się, że jak wyjdę, to będę spocony i się przeziębię. Może to był tylko pretekst, ale kij z tym. Nieważne. Tak czy inaczej, dzisiaj jechałem sobie samochodem, odwoziłem syna do przedszkola. I po drodze spotkałem reklamę z piękną, śliczną panią, jak to na reklamach bywa. I ta pani miała napisane obok twarzy: musisz być, czy będziesz sensacyjnie piękna, albo chciej być sensacyjnie piękna. Kurde, to oczywiście brzmi chyba całkiem znośnie, ale przypuszczam, że przetłumaczyli to sensational. Ja nie sądzę, żeby to był zabieg przypadkowy, pewnie zamierzony. Nie sądzę, żeby ktoś przez przypadek sensational przetłumaczył jako sensacyjny. Bo wydaje mi się, że to nie znaczy to samo, ale mogę się mylić. Od angielskiego też ekspertem nie jestem, jak pewnie od wielu innych rzeczy. Ale tak czy siak, wydaje mi się, że sensational to bardziej, ja wiem, obłędnie, ale na pewno nie sensacyjnie. No ale nic, jest tak u nas w Polsce. Trzeba być sensacyjnie piękną. Na Zachodzie wystarczy być obłędnie piękną. Mniejsza z tym. Inna rzecz, informacja taka, o tym będę jeszcze mówił na swoim głównym kanale, ale przyłączam się do inicjatywy, która nazywa się Zjednoczone Republiki Grania. ZRG. Powstał specjalny kanał, który będzie zrzeszał kilku większych youtuberów, którzy zajmują się graniem, technologiami i różnymi takimi rzeczami. I tam od czasu do czasu będą się pojawiały moje filmy. Broń Boże, to nie jest mój kanał, trzeci, czwarty czy tam dziesiąty. Przy okazji, jako że zacząłem rzucać tutaj filmy, takie na luzie, pojawiło się kilka takich, ja wiem, troszkę oskarżeń, że to mnie rozprawia za każdym razem. Rok znowu się rzuca na kasę, zakłada drugi kanał. Kurde! Ludzie, skupcie się! Ci, którzy nie są skupieni. Przecież to nie działa w ten sposób, że jak założę drugi kanał, to automatycznie dostaję więcej kaski. Nie, to bez sensu. Gdybym te moje gadulstwo wrzucał na główny kanał, to ono by automatycznie trafiało do 100 tysięcy ludzi. I na tym bym dużo więcej na pewno zarobił. To, że go wrzucam na osobny kanał, służy tylko uporządkowaniu. Trafia do tych tam teraz 8 tysięcy ludzi i jest gites. I w ogóle nie jest potrzebne do szczęścia. Nie jest potrzebna mi do szczęścia dyskusja nad tym, czy ja zakładam drugi kanał po to, żeby zarabiać więcej kasy. To w ogóle nie ma związku. Można mieć 10 kanałów i nic nie zarabiać, jeżeli tam nic nie ma. No, to służy tylko uporządkowaniu. Za każdym razem ktoś z moich znajomych na YouTubie zakłada drugi kanał, albo trzeci, albo czwarty, dziesiąty, to zaraz się frustraci znajdują. To nie tak działa, no. To służy... to... kurczę, co ja mogę o zarabianiu powiedzieć? Wszystko zależy od oglądalności w dużym stopniu, ponieważ z oglądalności wynika inna rzecz, o której powiedzieć nie mogę, bo to by było sugerowanie i bym dostał po nosie od YouTube'a. Więc za każdym razem, kiedy ktoś tworzy nowy kanał i wrzuca tam swoje filmy, to skazuje się na to, że ten film nowy będzie miał mniejszą oglądalność, a więc potencjalnie daje mniejszy dochód. Mniejszą szansę na zarobek. No, tak to wygląda. O Jezu, znowu 7 minut, jestem niepoważny. Miałem tu tylko wpadać na chwilę. To nic, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Chyba powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Trzymajcie się, pa, pa! Dobra, muszę sobie poprawić okulary. To nie było 7 minut, tylko chyba gdzieś koło 3-4. To jeszcze raz. To dobrze, to się zamknąłem w odpowiednim czasie. W sensie zamknąłem się w czasie, a nie zamknąłem się.